Cześć! Dziś filmik tylko o mnie. Nie tak dawno widzieliście moje narodziny, a minęło już pół roku. Tyle się działo. Od czego by tu zacząć? Dali mi tylko kilka minut przed kamerą, więc muszę się streszczać. W początku widziałam tylko sufit. No i mamę, ale tylko wtedy, kiedy była bardzo, bardzo blisko. Tak na 30 centymetrów, nie więcej. Bo dalej to wszystko było takie rozmazane. Poza tym czarno-białe. Ale z dnia na dzień było coraz lepiej. Najpierw zaczęły pojawiać się kolory. Czerwony, żółty, niebieski, zielony. A teraz widzę już wyraźnie. Kolory całkiem dobrze odróżniam. No może jeszcze nie wiem tak jak siostra, jak wygląda indigo, ale nie jest źle. Od urodzenia słyszę nieźle, ale trochę jak przez mgłę. Nie wiedziałam, z której strony dźwięk dochodzi. Ale teraz już wiem, że jak mama krzyczy: Jaśmina, Jaśmina, to chodzi o mnie. I biegnę do mamy jak szalona. No bo już raczkuję. W tym samym czasie mniej więcej usiadłam i teraz zasuwam za mamą wszędzie. Wreszcie nikt mi nie mówi, czy mam leżeć na macie, czy w bujatku. Jak skończyłam 2 miesiące, to zaczęłam się przekręcać z pleców na brzuch. Na odwrót. Później uczyłam się obracać dookoła, aż pewnego dnia postanowiłam ruszyć się. Teraz zwiedzam wszystkie kąty. Jestem bardzo pracowita. Zbieram wszystko, co znajdę na podłodze i dokładnie obejrzę, czy nie da się tego czasem zjeść. Czasami jakieś smaczne kąski spadają siostrze z talerza, a ja podjadam, jak nikt nie widzi. Rosnę jak na drożdżach. Urodziłam się z wagą 3400, a teraz 6,5 kg. Na wzrost też nie mogę narzekać. Całe 10 cm więcej, tak plus minus. Bo podobno za dużo się ruszam i ciężko zmniejszyć. Po urodzeniu non-stop spałam, nawet 20 godzin na dobę. Kurczę, to zostało mi tylko 4 godziny na jedzenie i zabawę. Teraz już czasu nie marnuję. Śpię 10-12 godzin plus 2 drzemki w ciągu dnia. No, po ciężkiej pracy przecież należy się odpoczynek. Głównie jem mleko mamy, ale od niedawna testuję już nowe smaki. Najbardziej lubię żółte maliny z działeczki, ale brokułem czy ziemniaczkiem też nie pogardzę. Tym bardziej, że zęby rosną mi od 4. miesiąca, więc mam czym gryźć. Śmieję się z siostry, bo ona zaczęła zęby tracić. Starość nie radość. Gadać nie chcę prawie, tak jak siostry w tym wieku. Tylko czasem warczę, jak mi coś chcą zabrać. Kurczę. Tak szybko czas leci, że normalnie w trakcie nagrywania tego materiału prawie nauczyłam się stać na 2 nogach. Do zobaczenia za 0,5 roku. Będę pewnie już chodzić, gadać, pisać i czytać. A co? Zdolna jestem. Po tacie. I wiecie co? Jak film się podobał, to kciuk do góry. I kliknijcie. To trudne słowo. Na S. Buźka. Pa, pa.